Witam Was na kanale Zaprojektuj Zbuduj, mam na imię Paweł. W dniu dzisiejszym porozmawiamy, w jaki sposób używać oscyloskopu cyfrowego. Zapraszam do oglądania dalszej części tego odcinka. Najpierw musimy sobie zadać pytanie, do czego, moi drodzy, służy oscyloskop? Oscyloskop to jest przyrząd pomiarowy, który służy do obserwowania przebiegów szybko zmieniających się. Czyli takich przebiegów, których nie możemy zmierzyć na przykład naszym multimetrem. To jest bardzo potrzebny przyrząd w pracowni każdego elektronika, także ten przyrząd pomiarowy powinien prędzej czy później każdy elektronik w swojej pracowni posiadać. I teraz nasuwa się, moi drodzy, takie pytanie, jaki tutaj oscyloskop kupić na początek. Ten odcinek oczywiście o tym nie będzie, powiemy sobie tylko bardzo krótko. Możemy zainwestować w taki bardzo prosty oscyloskop, jeżeli chcemy mierzyć przebiegi do częstotliwości maksymalnie 200 kHz lub zainwestować w przyrząd pomiarowy bardziej zaawansowany, jeżeli chcemy mierzyć przebiegi do dziesiątek MHz. Ten przyrząd pomiarowy, akurat ten oscyloskop, pozwala mierzyć przebiegi do 100 MHz. Jest dość szybki, ma tutaj duże, dość szybkie próbkowanie, 2 giga sample. To jest przyrząd, którym możemy mierzyć przebiegi takie do 100 MHz. No dobrze, teraz jak zacząć, słuchajcie, używać oscyloskopu? Jeżeli już wiemy, jakie przebiegi chcemy mierzyć, jak szybko zmieniające się w czasie, to należy wówczas taki przyrząd przygotować do pracy. No i tutaj za moment właśnie Wam pokażę bardzo krótko, nie będziemy się jakoś specjalnie zagłębiać w bardzo szczegółowo w tą tematykę, bo tu chodzi o to, żeby najpierw po prostu poradzić sobie z uruchomieniem takiego sprzętu, żeby cokolwiek na nim zobaczyć. Jeżeli, moi drodzy, oscyloskop jest niezałączony, to do wejść oscyloskopu nie może być podłączony żaden sygnał, ponieważ możemy nasz oscyloskop uszkodzić. Uruchamiamy oscyloskop. No i słuchajcie, pierwsze co, jeżeli nie wiemy, co mierzymy, czyli jakich się tutaj amplitud naszych badanych przebiegów będziemy spodziewali, to musimy pierwsze co ustawić tutaj napięcie, tutaj ile na działkę mamy mieć voltów. Dlaczego to jest tak ważne? Słuchajcie, na wejściu tego oscyloskopu, tutaj za naszym tym złączem BNC, są tłumiki. Jeżeli te tłumiki zostaną nieprawidłowo ustawione i podamy zbyt wysoką amplitudę naszego badanego przebiegu, to najzwyczajniej uszkodzimy nasz oscyloskop. Dlatego też, jeżeli nie wiemy, co mierzymy, to najpierw ustawiamy tutaj nasze tłumiki tak, żeby mierzyć jak największe napięcie wejściowe. W moim przypadku, tutaj w tym moim oscyloskopie, ustawiłem, że to będzie 100 V na działkę. No i dobra, podłączamy tutaj nasz badany przebieg. Ja wiem, jakiej amplitudy się tutaj tego przebiegu mojego spodziewać, ale mówię po prostu w taki sposób, że podchodzicie do takiego przyrządu pomiarowego, nie wiecie, czego się spodziewacie, więc ustawiacie na największą wartość mierzonego sygnału, czyli akurat tutaj ustawiłem na 100 V na działkę, czyli jeden taki tutaj kwadracik to jest nasze 100 V. Podłączyłem już tutaj badany przebieg i stopniowo zmniejszam tutaj wartość. No i słuchajcie, co mamy w tej chwili? 5 V. Nasz przebieg ma 5 V na działkę. I teraz druga rzecz, jaką robimy, to ustawiamy podstawę czasu w taki sposób, żeby ten przebieg no ładnie na naszym oscyloskopie wyglądał i żebyśmy chcieli obserwowali to, co chcemy zobaczyć, tak? Tu teraz celowo, słuchajcie, spowolniłem podstawę czasu, czyli na naszą działeczkę mamy 500 milisekund, czyli na takim jednym kwadraciku tutaj obserwujemy 500 milisekund, czyli tym samym
zmieniając podstawę czasu w naszym oscyloskopie tutaj cyfrowym, zmniejszamy również częstotliwość próbkowania danego przebiegu. Jeżeli przebieg badany ma większą częstotliwość niż tutaj ustawiona nasza podstawa czasu, te 500 milisekund, to obserwujemy taką jakby no grubą linię ciągłą i musimy tą podstawę czasu wtedy tutaj czas zmniejszyć obserwacji. Tu w tej chwili, słuchajcie, mamy 100 milisekund na działkę. W tej chwili mamy 50 milisekund na działkę, 20 milisekund na działkę. No i tutaj tak rozszerzamy ten przebieg. O, w tej chwili mamy 2 milisekundy na działkę. Częstotliwość naszego przebiegu została przez nasz oscyloskop zmierzona, jest 50,1 Hz. No i możemy sobie policzyć, słuchajcie, w starych oscyloskopach analogowych to się po prostu ustawiało podstawę czasu i liczyło działki. Tutaj przyrząd cyfrowy daje nam tą możliwość, że nie dość, że możemy tutaj pomierzyć nasz przebieg, to jeszcze zapisać. To jest taka duża różnica, możemy ten przebieg zapisać. W oscyloskopach tych analogowych też w pewnym momencie już były takie nakładki cyfrowego pomiaru stosowane. Można było również pomierzyć przebieg, no ale z tym zapisywaniem to już tak no, było ciężko, tak? Można było zrobić jakieś zdjęcie czy coś. W tej chwili oscyloskopy cyfrowe są wyposażone w złącza USB, także przebieg od razu możemy zapisać na przykład w formacie BMP lub tutaj innym formacie, w zależności co wybierzemy. No i słuchajcie, jak to się kiedyś, słuchajcie, mierzyło? Mierzyło się to w ten sposób, że liczyło się działki, czyli miałem tak. Wiemy, że na działkę jest ustawione 2 milisekundy, no to mierzymy, liczymy. Jedna działka, druga działka, trzecia, czwarta, piąta. Czyli mamy 5 działek po 2 milisekundy, czyli pół okresu naszego badanego przebiegu to jest 10 milisekund, czyli cały okres to jest 20 milisekund, to daje 50 Hz, jak sobie przeliczymy. No a teraz, słuchajcie, robimy eksperyment dalej. Jeszcze rozciągamy naszą tutaj podstawę czasu, czyli zaczynamy wchodzić tutaj już takie przebiegi bardzo szybko zmieniające się. Czyli bardzo, bardzo tutaj mamy duże próbkowanie w tej chwili. No i co się dzieje? Widzimy linię prostą. Wydawałoby się, że tutaj nic nie widać, no ale jednak jakiś tam przebieg jest. Dlatego też polecam, jeżeli nie wiecie, co mierzymy, to polecam wydłużenie tej podstawy czasu. No może nie do jak najdłuższej wartości, ale takich tam, powiedzmy, tych 100-200 milisekund. Wszystko zależy, słuchajcie, od badanego przebiegu, ale jeżeli już obserwujecie coś takiego w tej chwili, no to wiecie, że ta podstawa czasu jest zbyt długa, zbyt wolna, a wasz przebieg jest zbyt szybki i dlatego obserwujecie, tak jak już na początku wspominałem, taką szeroką taką linię, tak, grubą. To wszystko wynika z tego, że podstawa czasu została źle ustawiona. Zarówno najlepszy przypadek to jest taki, że ta podstawa czasu jest długa, czyli dla pomiaru przebiegów wolno zmieniających się. Bo w przypadku skrócenia tej podstawy czasu, o tak jak w tej chwili ja to zrobiłem, czyli ustawienie bardzo dużej częstotliwości próbkowania skutkuje tym, że no, w tej chwili możecie powiedzieć, no kurczę, nic nie jest podłączone do naszego oscyloskopu, nic nie widzicie, a tak naprawdę sygnał jest i trzeba o tym pamiętać, no bo możecie, co możecie zrobić? No możecie uszkodzić wasz oscyloskop w takiej sytuacji. Macie podstawę czasu bardzo krótką, czyli jesteście przygotowani do pomiaru bardzo szybkich tutaj przebiegów. Ustawiacie tutaj amplitudę na waszym oscyloskopie, no nic nie widać, no może być przewód jeszcze uszkodzony, tak? Ale w takiej sytuacji warto jednak tutaj troszeczkę przy tej podstawie czasu pokręcić, poustawiać w taki sposób, żeby, a może jednak ten przebieg jest. No i w naszym przypadku oczywiście ten przebieg jest. To tak w skrócie. Co jest jeszcze istotnego? Tu macie co takie pokrętło jak trigger. To jest wyzwalanie. Tu w tej chwili mam ustawione auto. Jeżeli to ta poziom wyzwalania jest źle ustawiony, to obserwujecie taki płynący przebieg. No, co tu można zaobserwować? No tak nie bardzo jest to jakoś obserwować. No możecie nacisnąć single. No tutaj widzicie, o, też nie bardzo.
no nic w zasadzie nie zaobserwujecie, dlatego też jeszcze jak chcecie ten przebieg, tak żeby on się nam tutaj ładnie zatrzymał, ustawiacie tutaj odpowiednio poziom wyzwalania. No i po ustawieniu tego poziomu wyzwalania można obserwować taki nieprzesuwający się na oscyloskopie przebieg. I teraz co tutaj jeszcze z tym wyzwalaniem? No, możecie ustawić oczywiście to wyzwalanie na zbocze narastające lub opadające. Tu jak wejdziecie w menu ustawień, można ustawić tryb, tak? Edge, czyli nasze zbocze, impuls, wideo i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jeszcze kolejne ważne ustawienie, dla jakiego kanału ma być ustawione wyzwalanie. To też jest istotne. Mamy podłączony w tej chwili kanał pierwszy. Jeżeli tutaj jaki typ zbocza, narastające, opadające, czy może w jednym i drugim kierunku. I tak dalej, i tak dalej. To są ustawienia istotne z punktu widzenia osoby, która prowadzi pomiary, bo wszystko zależy od tego, co chcecie obserwować. No i tu macie tryby pracy auto, normal, single. Single, no to wymuszacie tutaj nasze pomiary. O, single ustawiamy, macie badany przebieg i tylko taki robicie jeden rzut. Jeżeli chcecie ciągłe pomiary wykonywać, no to już musicie mieć tutaj ustawiane na auto. To tak by było w wielkim skrócie, jak w ogóle zacząć przygodę z oscyloskopem, bo funkcji pomiarowych takiego oscyloskopu cyfrowego jest bardzo dużo. Możecie mierzyć częstotliwość, współczynnik wypełnienia. Ja Wam tylko tutaj tak bardzo szybko pokażę, ile tutaj parametrów można mierzyć dla takiego jednego przebiegu. Zobaczcie sobie sami. Także jak widzicie, przyrząd bardzo rozbudowany i słuchajcie, niezastąpiony w pracowni każdego elektronika. Niezależnie czym się zajmujecie, czy zajmujecie się układami analogowymi, czy cyfrowymi, to do identyfikacji na przykład problemu, gdzie tam na przykład no, mamy uszkodzony jakiś wzmacniacz, tak? Dostarczamy do wzmacniacza sygnał i nagle gdzieś ten sygnał w układzie ginie. Oscyloskop, tylko oscyloskop. I to bardzo szybko ułatwia identyfikację jakichkolwiek problemów. Słuchajcie, zajmujecie się układami cyfrowymi. Tu macie akurat przedstawiony przebieg prostokątny. Zajmujecie się układami cyfrowymi. Chcecie, słuchajcie, no obserwować jakieś transmisje danych. Jak najbardziej oscyloskop. Coś Wam nie działa, coś się dzieje w układzie oscyloskop. Niezależnie od tego, czy kupicie bardzo prosty oscyloskop, czy kupicie jakiś bardziej skomplikowany do pomiaru bardzo szybkich przebiegów, to i tak ten przyrząd Wam się w Waszej pracowni przyda. Tu możecie jeszcze ustawić pozycję Waszego tutaj poziomu. No, ja ustawiam na początku zawsze wszystko na zero, tak żeby wiedzieć tutaj, co obserwuję. O, i teraz jak ustawiłem ten przebieg, to widzę, że ten przebieg jest przebiegiem zmieniającym się od około 0 V do około 2 V, no niecałe 2, bo jest amplituda 1,65 naszego przebiegu. O, teraz jeszcze ustawimy poziom triggera. Wówczas to jest też dość istotne, bo możecie chcieć się dowiedzieć na przykład, czy ten, no jak ten przebieg po prostu tutaj zmienia się, tak? Czy przyjmuje wartości na przykład ujemne? No w naszym wypadku nie. Jak widzicie, to jest przebieg zmieniający się od około 0 V do tamte 1,65. Oczywiście kończąc pracę z naszym przyrządem, odłączamy źródło sygnału. Można to zrobić odłączając oczywiście przewód tutaj z naszego złącza BNC lub po prostu od sondy pomiarowej. I teraz jesteśmy już przy samych sondach pomiarowych. To jest taka oryginalna sonda pomiarowa dołączona do zestawu. Ona ma taki tutaj przełącznik, możecie zaobserwować. O, widać. I tu zmieniamy stopień podziału. Od 1, czyli bez podziału tego napięcia wejściowego,
tutaj akurat w moim przypadku, przez 10. Co to oznacza? Że jeżeli macie na wejściu na przykład przebieg o wartości, amplitudzie na przykład 10 V, to jeżeli ustawicie przełącznik na 10, to wasz przebieg będzie miał amplitudę 10 razy mniejszą, czyli z tych 10 V zrobi się nam 1 V. To jest też dość istotne i te ustawienia też wybieramy tutaj w naszym oscyloskopie. Jest taka tutaj, w moim przypadku, taka ikonka razy 10. Czyli oscyloskop wtedy wie, że przeliczając wartości, wie, że przełączyłem tą sondę na podział przez 10, czyli na oscyloskopie muszę ustawić 10 razy, czyli te wartości, które będę obserwował, będą przeliczone do wartości takich tutaj rzeczywistych, czyli pomnożone przez 10. Po to to wszystko jest. Jak wiecie, taki przyrząd, jeżeli chcecie mierzyć tutaj napięcie na przykład sieciowe, tym przyrządem możecie je zmierzyć. Natomiast jeżeli byście chcieli tutaj, to też trzeba uważać, w przypadku takich pomiarów najlepiej oscyloskop podłączyć przez transformator separujący. Dlaczego? Dlatego, że coś wykonacie nie tak i wam się tutaj pojawi w niewłaściwym miejscu na przykład faza i taki przyrząd uszkodzicie. Dlatego też oscyloskop najlepiej podłączyć jeszcze dodatkowo bezpiecznie przez transformator separujący, żeby być pewnym, że tu się nic złego nie stanie. Co z pomiarami, jeżeli byście chcieli mierzyć na różnych fazach? Tutaj najlepiej zwrócić na to uwagę, ponieważ najlepiej było zastosować oscyloskop z separowanymi kanałami. Dlaczego najlepiej? No bo możecie po prostu ten sprzęt puścić z dymem, jeżeli coś pójdzie nie tak. Sądzę, że w tym odcinku to już by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Macie jakieś pytania, oczywiście możecie w każdej chwili do nas napisać. kontakt@zaprojektujzbuduj.pl. Możecie wchodzić na naszą stronę www.zaprojektujzbuduj.pl i oczywiście na nasz kanał na YouTube Zaprojektuj i Zbuduj. Także dzięki wam wszystkim, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!